Piąte Florianki Głogowskie przyciągnęły na tereny sportowe OSIR-u w Głogowie całe rzesze pracowników Huty Głogów wraz z rodzinami. Dopisała pogoda. Specjalnie dla hutników zaśpiewała Kaja. Oprócz koncertów nie zabrakło sportu. Najbardziej egzotyczne były lekcje nurkowania. Jest to po prostu takie nurkowanie mające na celu przybliżenie świata podwodnego, czyli takie nurkowanie zapoznawcze. Dla wszystkich tych, którzy marzą o nurkowaniu, ale nie mają jeszcze odwagi, żeby zrobić ten pierwszy krok, dlatego w ten sposób próbujemy ich do tego zachęcić. Nurkowano w basenie. Chętni wkładali na siebie pełny kombinezon płetwonurka. Jeszcze tylko maska i można zanurzać się pod wodę, gdzie instruktorzy udzielali prostych wskazówek za pomocą specjalnych gestów. Używamy znaków podstawowych pod typu OK, wynurzamy się, coś nie tak, bądź też zanurzamy się, bądź przedmuchaj sobie uszy, tak? Bo to jest taki najbardziej neurologiczny element w początkowych momentach nurkowania. Super, przede wszystkim ciepło. Przede wszystkim ciepło, uczyli oddychania, wynurzania się, ponownego zanurzania. Super sprawa, polecam. Oprócz wrażeń podwodnych była możliwość wrażeń z wysokości. Strażacy z jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego za pomocą specjalistycznego wysięgnika służącego do wysokościowych akcji ratowniczych umożliwili oglądanie panoramy Głogowa z wysokości 37 metrów. Nie spodziewałem się, że będzie tak zimno, bo i nigdy nie byłem tam takiej wysokości. Ten sprzęt używamy głównie do ewakuacji osób poszkodowanych, do dostarczenia na wysokie poziomy strażaków, aby mogli prowadzić działania ratownicze z dachu. No i tyle. No. Jeżeli chodzi o akcje, nie za często korzystamy. No i bardzo dobrze. No. Najczęściej używamy ten sprzęt do ćwiczeń, do pokazów wszelkiego rodzaju. Z mojej wiedzy nie przypominam sobie, abyśmy go wykorzystywali w akcji. Drużyna Szpiku zarejestrowała 38 potencjalnych dawców szpiku. Oprócz możliwości rejestracji, hutnicy mogli wesprzeć sercem, a 5-letniego chłopca z Bytomia Odrzańskiego, cierpiącego na lekooporną padaczkę, wymagającą nieustannej opieki i kosztownego leczenia. W akcję pomocy włączył się pracownik huty w Głogowie, Marcin Krzyżosiak. Dziękujemy dyrekcji Głogowskiej Huty za wsparcie, za zgodę. Prosimy o pomoc, o dalszą pomoc. Prosimy hutników o wsparcie naszej idei. Jeśli chodzi o zabawę, furorę zrobił występ Majki Jeżowskiej. Piosenkarka porwała do zabawy całe rodziny. Publiczność tańczyła i wraz z nią śpiewała jej przeboje. Piaska białe i róża. Gdy dzieci korzystały z atrakcji Miasteczka Zabaw, a ich rodzice stołowali się pod parasolami, na boisku w szranki stanęły drużyny Huty 1 i Huty 2. Puchar przechodni powędrował do zwycięzców, drużyny Huty 1. Na głogowskich Floriankach bawiło się ponad 4600 osób.